Maturzyści, którzy pobierają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, mogą otrzymywać to świadczenie do końca wakacji. Jeśli rozpoczynają studia od października, to oczywiście wtedy również nabędą prawo do wypłaty renty rodzinnej. Jest również sposób, żeby otrzymali wypłatę renty rodzinnej za wrzesień, czyli za ten okres pomiędzy wakacjami a rozpoczęciem studiów. W tym celu powinni złożyć do ZUS wniosek o dalszą wypłatę świadczenia i dołączyć do niego zawiadomienie z uczelni o przyjęciu na studia, na przykład wydruk z internetowego systemu rekrutacji uczelni. To spowoduje, że taki maturzysta będzie mógł otrzymać także wypłatę za wrzesień. Ważne, żeby dokumenty dostarczyć do nas jak najszybciej, najlepiej w sierpniu, ale maksymalnie do końca września. Oczywiście trzeba też pamiętać o tym, żeby już po rozpoczęciu studiów w październiku dostarczyć do ZUS także zaświadczenie z uczelni potwierdzające rozpoczęcie studiów.